Piotr Biron, książę Kurlandii i Semigalii. Jeden z najbogatszych ludzi na Dolnym Śląsku. Poza swoją działalnością typ stricte kulturotwórczą, udzielał się również zakulisowo w sprawach politycznych. Jeszcze posiadał księstwo Kurlandii i Semigalii nad Bałtykiem. Było to Lenno Rzeczpospolitej Polskiej. Często wyjeżdżała do Warszawy jego trzecia żona, Anna Dorota von Meden, która zapoczątkowała właśnie tą działalność polityczną na salonach towarzyskich. Aby rozstrzygnąć problem z szlachtą kurlandzką i mieszczanami, Piotr Biron wysłał żonę na misję dyplomatyczną do Warszawy, która była realizowana przez kilka lat. I ta działalność polityczna w Warszawie zrodziła romans polityczny, który zaowocował wielką miłością do polskiego hrabiego, jak również na polskie sprawy. A to wszystko się zaczęło w czasie obrad Sejmu Wielkiego i Polski przedrozbiorowej. W 1789 roku Anna Dorota von Meden, księżniczka kurlandzka, wraz z swoją przyrodnią siostrą Elizą van der Retzk udają się na pierwszą misję dyplomatyczną do Warszawy. Zostają zaproszone przez Kazimierza Nestora księcia Sapiehę, który ugościł ich w pałacu Wilanowie u Lubimirskich. Gospodarz zaproszenia oprowadził również je po Mokotowie i Królikarni. W tym oto towarzystwie zwiedzających, jak również gości zaproszonych znamienitych rodów Rzeczpospolitej Polskiej, Anna Dorota również poznaje króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego i jego osobistego sekretarza, Scypionego Piatolego. Po wielu tygodniach spędzania czasu w Warszawie wraca do Miłtawy, do stolicy Kurlandii, po to, aby zdać relacje z przyjazdu do Warszawy. W następnym roku, w 1790, Anna Dorota planuje wyjazd do uzdrowiska, do Karlowych Warów, na to, aby spotkać się towarzysko z niemieckimi, pruskimi książątami. W drodze powrotnej, w sierpniu, kiedy wraca przez Warszawę, zostaje zaproszona oficjalnie przez króla Polski do Łazienek, do prywatnej rezydencji. W otoczeniu Parku Łazienkowskiego otrzymuje bogaty prezent, garnitur biżuterii wykonany z akwarynu. Dwór króla zapłacił za tę biżuterię ponad 1000 dukatów. Również w tym samym czasie król Polski zleca namalowanie portretu Anny Doroty dla królewskiego malarza Marcel Barciolego. W drodze powrotnej do Miłtawy, późną jesienią, w listopadzie, otrzymuje list od króla Polski. Pani list, aczkolwiek jest smutnym świadectwem pani nieobecności, to jednak ku memu zadowoleniu zapewniam, że pani nie zapomina o swoich przyjaciołach. Może pani być pewna, że ma we mnie przyjaciela na zawsze. Pragnę uprzejmie przypomnieć, pani kuzynko, że najlepsza droga do wód uzdrowiskowych prowadzi przez Warszawę. W 1791 roku Anna Dorota wraz z swoją przyrodnią siostrą Elizą udają się kolejny raz do Warszawy. Docierają na początku kwietnia. Spotykają się z politykami i posłami kurlandzkimi, jak również z Scypionem Piatoli, który informuje, że nie ma dobrych trendów politycznych na to, aby rozstrzygnąć trudną sytuację w Kurlandii i Semigalii. Natomiast król Polski postanawia zaprosić Annę Dorotę na uroczystość uchwalenia Konstytucji Maja, która odbywa się w sali sejmowej w Zamku Królewskim. Dwór króla tworzy specjalną lożę honorową dla dam kurlandzkich na wprost tronu królewskiego.
I w tych oto okolicznościach Anna Dorota przedstawia swoją ocenę dla swojej siostry Elizy. To wzniosłe zjawisko, w którym cały naród poprzez swoich przedstawicieli uroczyście akceptuje sprawy wzniosłe i najwyższe, których celem jest podniesienie narodu z upadku. Nadanie władzy lepszego ducha i świeżości, a także lepszego życia dla społeczeństwa. Dwa dni po uchwaleniu konstytucji posłowie również zajęli się ustawą, która umożliwi wybudowanie pomnika narodu, uchwalenia konstytucyjnego Maja. Jest to pomnik postaci Kościoła, Bożej Opatrzności. Stanisław August Poniatowski przekazuje dla ten cel tereny w Ujazdowie pod Warszawą. Dwór księżniczek kurlandzkich zostaje do końca maja w Warszawie. Anna Dorota spędza towarzyskie spotkania i polityczne w sprawie Kurlandii. Scypiony Piattoli koordynuje sprawami politycznymi, jednak relacjonuje, informuje, że nie ma zwolenników, aby rozstrzygnąć ostatecznie spory w Kurlandii. Anna Dorota wraca w czerwcu do Miłtawy. Piotr Biron nakazuje, aby późną jesienią wyjechała z powrotem do Warszawy, gdyż narastał bunt wśród szlachty kurlandzkiej i mieszczan. Jeden z posłów kurlandzkich zapisał w swoich wspomnieniach, że 13 grudnia 1791 roku Anna Dorota przyjeżdża do Warszawy. I w tych oto okolicznościach przedświątecznych Anna Dorota rozmawia politycznie z posłami. Jednak nie było zwolenników na to, aby dalej rozstrzygnąć. Nawet sytuacje protektyczne nie sprzyjały warunkom do rozmów politycznych. Król Polski zaprasza damy kurlandzkie na uroczystość, na spotkanie towarzyskie w Sylwestra, w przededniu Nowego Roku. I w tych oto okolicznościach również jest zapraszana siostra króla Izabela Brannicka z Białegostoku. Inne damy królewskie, znajome, przyjaciółki, metresy króla odmówiły, wyraziły swój sprzeciw osobisty i polityczny, gdyż król bardzo lubiał towarzystwo Anny Doroty von Medem. 25 stycznia 1792 roku Eliza van der Rohe w swoim wspomnieniach zapisuje stosowne opinię polityczną, jaka była w Warszawie. Nasza egzystencja polityczna tutaj jest niezwykle męcząca i nasze życie domowe jest dalekie od przyjaciół, ponieważ prawie codziennie musimy przebywać w bałaganie dyskusji, gdzie dużo się gada, a mało się myśli. Księżna ma tylko dwóch przyjaciół, naszego miłego króla i księcia Sapiehę. Anna Dorota wraz z dworem zostaje zaproszona na uroczystości rocznicowe konstytucyjnego maja w 1792 roku. Udają się do Warszawy na koniec kwietnia. Same rozpoczęcie uroczystości odbywa się w kościele Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu. Cały orszak królewski udaje się do Ujazdowa, pod Warszawę, na to, aby uroczyście poświęcić miejsce, którym ma być wybudowane Świątynia Bożej Opatrzności. Anna Dorota uczestniczy w tym i otrzymuje w prezencie okolicznościowy medal. W miejscu, gdzie ma być świątynia wybudowana, wmurowana jest kapsuła czasu z monetami złotymi bite za czasów panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Cały dwór książęcy z Kurlandii przebywa w Warszawie do końca maja. 27 dnia maja odbywa się ostateczne głosowanie ustawy na rzecz Kurlandii. Za protekcją Anny Doroty von Medem ustawa przechodzi jednym głosem. Wspiera ją również potajemnie Aleksander hrabia Batowski, który zostaje ustanowiony sekretarzem królewskim do rozstrzygnięcia trudnej sytuacji na Kurlandii. Dowiaduje się o tym caryca Katarzyna II, która nakazuje, aby znieść ze stanowiska Batowskiego w Miłtawie, gdyż jest to niedobrej pomyśli carycy, gdyż za jej sprawą szlachta buntowała się przeciwko rodzinie
Piotra Birona. Aleksander Batowski potajemnie wyjeżdża 9 października do Berlina, gdzie na co dzień już mieszka również Anna Dorota von Meden. W 1793 roku następuje przełomowy okres życia rodziny Bironów z Kurlandii, jak również samego króla. 3 lutego otrzymuje Anna Dorota jeszcze do Miłtawy osobisty list od króla Polski. Droga moja, wysyłam paczkę dla pani z prośbą o dostarczenie jej najpewniejszą drogą. I jest w niej puzderko, po otwarciu którego znajdzie pani portret. Jeżeli go pani przestudiuje swoimi przenikliwymi oczyma, pozwoli on pani zrozumieć aktualny stan mojej duszy. Gdybym ofiarował pani to samo malowidło w naturalnej wielkości, wystawione na widok publiczny, mogłoby dać okazję do licznych uwag. Ta miniaturka zaś, trzymana przez panią w zamknięciu, będzie dla pani tylko i dla niewielu dyskretnych osób, którym zechce pani ją pokazać. Anna Dorota biegle zajęła się sprawami politycznymi, jak również towarzyskimi. I przy tych ostatnich tematem wiodącym była sprawa zamążpójścia najstarszej córki, Wilhelminy Katarzyny. Otrzymywała znamienite propozycje matrymonialne od rodów Rzeczpospolitej Polskiej. Król Stanisław zaproponował ofertę matrymonialną od bratanka Stanisława, z brata Kazimierza. Również była propozycja od Józefa Poniatowskiego. Celem tego było to, żeby księstwo Kurlandii i Semigali było bardziej przypisane Polsce, gdyż Piotr Biron nie miał męskiego potomka. Wśród opinii publicznej również krążyła informacja, iż Anna Dorota była metresą króla. Możemy tutaj zaprzeczyć tą informacją, gdyż za każdym razem Anna Dorota przywoziła ze sobą 50 tysięcy dukatów na to, aby utrzymać siebie i cały dwór książęcy. Co warto wspomnieć, że Anna Dorota ubierała się najlepszej krawcowej Warszawy, Urszuli Łażerowiczowej, która miała swój zakład krawiecki przy bramie krakowskiej pod numerem 279. Raz w tygodniu zamawiała u niej sukienki, które zostały sprowadzane czy szyte na wzór sukienek z Europy Zachodniej, z Francji. Na jednym z portretów z 1792 roku widzimy sukienkę chemise, koszulkę. Była to kontrowersyjna sukienka, która została zapoczątkowana przez królową Francji, Marię Antoninę Francji, która została namalowana pierwszy raz na portrecie Elizabeth Villebrun w kapeluszu słomianym. Była to kontrowersja międzynarodowa, gdyż koronowana głowa największego państwa Francji w taki sposób wiejski się ubierała. Był to nowy styl, nowy trend w ubioru sukienek, towarzysko. Między innymi dlatego też cały ten krój, styl ubioru, forma został bardzo szybko rozpowszechniony w najlepszych to zakładach krawieckich Europy. Anna Dorota również została zaprezentowana na portrecie w tej sukience, w tym stylu w 1795 roku, namalowanym przez królewskiego malarza Marcela Bercellego. W 1791 roku został namalowany portret Anny Doroty von Meden przez Antona Grafa, naturalnej wielkości, który możemy potwierdzić na pewno, że to jest sukienka Urszuli Łazerowiczowej. W 1793 roku nastąpił przełomowy okres, kiedy to Anna Dorota wyjeżdża na stałe do Berlina i zerywa kontakty z rodami Rzeczpospolitej Polski. 100 lat po uchwaleniu Konstytucji 3 maja jeden z krakowskich malarzy, Jan Matejko, postanawia uwiecznić tamto wydarzenie na swoim obrazie, w portrecie wielopostaciowym w ogromnych rozmiarach. Prace malarskie trwały 9 miesięcy. 3 maja
1891 roku został pierwszy raz publicznie prezentowany portret, dzieło Matejki w sukiennicach krakowskich. Aktualnie obraz znajduje się w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie. Wśród tej bogatej treści obrazu znajdziemy również postać Anny Doroty von Meden, która została symbolicznie zaznaczona pod baldachimem w drzwiach archikatedry św. Jana. Prezentuje ona laur zwycięstwa, który chce wręczyć uroczyście dla króla Polski, który ten następnie pewnym krokiem wkracza do wnętrz świątyni. Wśród znamienitych postaci, które wspierały, działały na rzecz księżniczki kurlandzkiej, możemy zobaczyć Scypionego Piatolego, Kazimierza Nestora księcia Sapiehę i Józefa Poniatowskiego. Rodzina Bironów, Taylerandów, spadkobierców książąt kurlandzkich w żagańskim pałacu książęcym przechowywała pamiątki z tamtych wydarzeń. Do 1945 roku w sali kurlandzkiej był prezentowany medalion rocznicowy z pierwszej rocznicy uchwalenia konstytucji, jak również złote monety bite za czasów panowania króla Polski Poniatowskiego. W archiwum książęcym wiemy na pewno, że przechowywano 35 listów ręcznie pisanych przez króla Polski w języku francuskim dla Anny Doroty von Meden. Wśród słynnej kolekcji miniatur według inwentarza możemy na pewno potwierdzić, że znajdowały się 3 wizerunki króla Polski, jak również wizerunek Scypionego Piatolego z 1795 roku. Osobliwą pamiątką, którą otrzymała Anna Dorota od króla Polski, był zestaw do parzenia tureckiej herbaty Mokka, która znajdowała się w sali gobelinowej, skrzydle wschodnim. Była to pamiątka, która posiadała własną historię, która została zapisana przez Jana III Sobieskiego, gdyż on przywiózł ją, ten zestaw, z wyprawy wiedeńskiej. Warto też tu wspomnieć, że wśród bogatej kolekcji portretów władców europejskich Piotra Birona był również portret króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. W połowie XIX wieku Dorota Maria de Talleyrand-Périgord, najmłodsza córka Anny Doroty, w momencie kiedy modernizuje wnętrza pałacu, nakazuje, aby ten portret zawisł w sali familijnej Talleyrandu, w sąsiedztwie portretu ministra Karola Talleyranda z 1808 roku. W jadalni książęcej również był prezentowany portret Anny Doroty von Meden z 1791 roku, namalowany przez Antoniego Graffa, słynną sukienką Łazarowiczowej. Wszystkie te pamiątki przetrwały do 1945 roku. Większość pamiątek została zgrabowana lub zniszczona przez repatriantów. Jedyną pamiątką, która przetrwała, był naturalnej wielkości portret Anny Doroty, który obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. W XXI wieku żagański pałac książęcy pełni różnorakie funkcje publiczne. Nie reprezentuje kultury narodowej tamtych wydarzeń.